Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym filmie. Zanim w ogóle zaczniemy cokolwiek dzisiaj robić, to musimy podjechać do Home Depot, kupić materiały, ponieważ zaczynam budować wnętrze tego kampera. No i tak, wnętrze kampera. W tym momencie wygląda to w ten sposób. Możecie zauważyć, że zacząłem budować tutaj ramę pod łóżko, ale niestety będę to rozbierał, ponieważ zdecydowałem, że jednak będę budował to z aluminium. Z wielu względów. To drewno, które jest w Home Depot, jest niesamowicie mokre, jest bardzo sękate i w momencie, kiedy to zacznie wysychać, to wszystko zacznie się po prostu skręcać, wyginać i cała jakby budowa pójdzie na marne. Dlatego będę to rozbierał i będę budował łóżko z aluminium. Kolejna sprawa to jest to, o czym wam mówiłem w poprzednim filmie, czyli to, że pozaprawiałem sobie wszystkie dziury tutaj w tych ścianach i że będę przygotowywał to już do malowania. Niestety, moi drodzy, ta zaprawka, którą kupiłem do śrub, czyli coś takiego, nie chciała wyschnąć. Potem przeczytałem sobie tutaj z tyłu, że poniżej tam chyba 8 czy 9 stopni to w ogóle nie wysycha. I pomimo tego, że ja tutaj na przykład podgrzewałem tego kampera w ciągu dnia, to w nocy, gdy temperatura spadała poniżej tam zera, czasami nawet minus 4-5 stopni, ta zaprawka po prostu znowu robiła się wilgotna i to nie chciało wyschnąć. A kupiłem tą tylko i wyłącznie dlatego, że nie mogłem znaleźć tego produktu w lokalnym tutaj Home Depot. Musiałem podjechać do innego Home Depot w mieście, bo to jest po prostu rewelacyjna sprawa. Używałem tego w poprzednim kamperze. Smarujecie to po prostu na ścianę godzinka, niecała, półtorej godziny i to już jest suche, gotowe do dotarcia i do pomalowania. No i pierwsza rzecz, jaką będę dzisiaj robił, to będę po prostu to wszystko docierał łącznie ze ścianą, żeby ściana była ładna i gładka. Potem to wszystko zagruntuję tutaj i będę kładł pierwszą warstwę farby. Nie wiem jeszcze jaki kolor, zdecyduję to na pewno troszeczkę później, ale ważne jest, żeby to wszystko zagruntować. Przyznam wam się do tego, że w poprzednim kamperze nie przyłożyłem się za bardzo do zagruntowania tych ścian, ponieważ zagruntowałem je tylko raz. I w jednym miejscu, w lecie, kiedy zrobiło się już ciepło, to drewno zaczęło po prostu puszczać soki i zaczęły pojawiać się żółte plamy. Miałem białe ściany, więc to po prostu wyglądało tragicznie i musiałem to malować co jakiś czas, co jakieś 2-3 miesiące, bo te plamy po prostu dalej się pojawiały. Dlatego tutaj zależy mi na tym, żeby zagruntować to bardzo dobrze, podejrzewam 2, może 3 razy i potem dopiero kłaść jakąś farbę na to. No i teraz tak naprawdę najtrudniejszy etap docierania, czyli sufit. Jeżeli robiliście kiedykolwiek remont w domu, to wiecie, jakie to jest po prostu uciążliwe i czasochłonne. Mogłem to wszystko dotrzeć na mokro, ale zależy mi bardzo na czasie i nie chciałem po prostu moczyć tych ścian. Chcę to dotrzeć, wyczyścić, odkurzyć tutaj wszystko i zacząć kłaść grunt i potem malować te ściany. Jest już, moi drodzy, połowa grudnia, czas mnie troszeczkę goni, więc trzeba po prostu przyspieszyć z tym projektem. No, ściany po dotarciu prezentują się w ten sposób. Bardzo ładnie to wygląda. Tutaj jeszcze poprawię w dwóch miejscach na tej stronie i będzie git. No i został mi ten nieszczęsny sufit do zrobienia. No i tak, wszystko dotarte. Spójrzcie, tak to wygląda. Bardzo ładnie się to prezentuje. Tutaj poprawiłem tą ścianę w kilku miejscach. Tutaj wszystko podocierane. Teraz to trzeba posprzątać, bo zobaczcie, ile tutaj jest tego kurzu. Ale wiecie co? Zanim zacznę tam sprzątać, to ja muszę ogarnąć siebie najpierw. Uff, masakra. No i tak, wszystko w środku już jest wysprzątane. Ja w tym momencie pracuję nad takim małym projektem. Pokażę wam, o co chodzi. Tutaj od strony kierowcy, zaraz przy drzwiach, znajdowały się gniazdka,
które służyły do tego, że podłączało się po prostu karetkę i ładowały się te trzy baterie, które znajdują się po tamtej stronie, oraz można było zasilać całe wnętrze prosto tutaj już z gniazdka. Bardzo wiele osób zostawia to i przerabia sobie to po prostu na podłączenie takie do sieci, jeżeli gdzieś są na miejscach kempingowych. Ja w tym momencie pozbyłem się tego, bo tutaj na tym światełku mi przeciekało i tutaj na jednym gniazdku również mi to przeciekało i woda przez ostatnie kilka dni, jak padał deszcz, właśnie lała się do środka po izolacji i cała podłoga tutaj w tym narożniku jest po prostu mokra, muszę to wysuszyć. To odkręciłem, użyłem tutaj silikonu tego czarnego do okien, zatkałem to, to nie powinno przeciekać. Zrobiłem to samo właśnie z tym światłem, a te dwa gniazdka w tym momencie po prostu wytnę taki kawałek z czerwonej tej blachy i zatkam to, położę tu po prostu silikon, uzupełnię izolację w środku i przykręcę na cztery śruby i powinno być dobrze. A w środku w tym momencie zgadnijcie, kto teraz pracuje. Hello! What you doing? I'm cleaning the walls of the dust. How's it going? Good. How's the towel? Yeah, that was pretty dirty still. Yeah. Nice. No bo tak, ja tutaj już wszystko dotarłem, odkurzyłem, wysprzątałem i teraz właśnie Jovana robi ostatnią rzecz, czyli wyciera te ściany specjalnym takim środkiem. Ta ścierka jest delikatnie wilgotna po to, żeby zbierała cały ten kurz. To samo zrobimy z sufitem i będzie tutaj wszystko już gotowe do gruntowania. A i możecie zobaczyć, jak świecą te LEDy na dachu, na suficie znaczy się. Bardzo ładnie to wygląda. No i tak jak możecie zobaczyć, zastała mnie już noc, jest w tym momencie godzina 20:45. Niestety wcześniej musiałem przerwać pracę nad tym projektem ze względu na to, że rozpadał się tak niesamowity deszcz, że no nie dało się po prostu nic zrobić. Nie byłem nawet w stanie wyjść tutaj przez te drzwi, bo zacinało z tej strony i za każdym razem jak otwierałem te drzwi, to zalewało całą tą podłogę po prostu wodą. Ale na szczęście udało mi się skończyć te gniazdka z przodu, pokażę wam jak to zrobiłem, jak zrobi się widno po prostu, czyli w późniejszym etapie tego filmu. A w tym momencie zrobię sobie ostatnią inspekcję ścian, zobaczę czy wszystko jest dotarte, wyczyszczone i zaczynamy gruntować. Ale jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, trzeba tutaj troszeczkę zagrzać, żeby ta farba ładnie schła i żeby ogólnie tutaj było trochę cieplej. 30 to trochę za wysoko, ustawimy tak na 23 i powinno być w porządku. No. Can I spook you? Oh, you're recording. How's it going? I just started. You just started? You're almost done. This is the primer? Yeah. Do you need help? Not really. Unless you want to do the brush, but... You'll yell at me for doing it wrong. Yeah, exactly. Why are you doing it like that? Wiecie co, późno się robi, jest godzina 23:15. Ja mniej więcej wszystko skończyłem na dzisiaj. Sufit zagruntuję jutro w ciągu dnia, ponieważ będę musiał odłączyć wszystkie te LEDy. Dlatego dzisiaj sobie to odpuszczam, bo nie będę tego malował po prostu po ciemku, ale pokażę wam jak to po prostu w tym momencie wygląda. No i tak, wszystkie ściany już zagruntowane, powolutku sobie to dosycha. Jutro pomaluję ten sufit. Tych skrzynek już nie będę malował drugi raz, bo to będzie wewnątrz szafek i jeszcze nie wiem po prostu jaki będzie kolor w środku szafek i to też mi za bardzo na tym nie zależy, ale zostawię to tak jak jest w tym momencie. O wiele lepiej to teraz wygląda, tak się tutaj po prostu to rozjaśniło, to wnętrze, naprawdę spoko. No ale dobra, kończymy to jutro, bo ja już jestem w tym momencie padnięty.
No i dzień dobry, moi drodzy. Witam was serdecznie w szpitalu psychiatrycznym. Tak to właśnie w tym momencie wygląda. A tak na serio, moi drodzy, no to oczywiście to nie będzie wyglądało w ten sposób. To jest na razie tylko grunt po to, żeby zabezpieczyć to drewno, żeby ono nie chłonęło wilgoci, bo w momencie, kiedy mnie tutaj nie ma, no to robi się dosyć wilgotno, zwłaszcza teraz po tych ostatnich deszczach. Ale ściany zagruntowane są dwukrotnie, sufit w tym momencie tylko raz, z jednego względu, ponieważ gdy przykręcałem te płyty, to przykręcałem je do co drugiego wspornika na suficie. I teraz tak widzę, że ta płyta delikatnie się gdzieś tam, wiecie, wygina i po prostu przykręcę to do tych wsporników, które po prostu ominąłem. No ale tak to wygląda. Na razie jest tutaj niesamowity bałagan, ponieważ musiałem wszystko poodłączać, porozkręcać te kable, powyciągać te światła, ale dzisiaj bierzemy się już za to łóżko. Wiem, że wczoraj wam powiedziałem, że się zabieram już do domu, ale zostałem jeszcze na chwilę tutaj w karetce i zmontowałem sobie główną część ramy na łóżko. Jest to zrobione z tego aluminium, to jest 1 cal na 1 cal, bardzo wytrzymałe, na razie jest to połączone tylko tymi takimi, widzicie, narożnymi złączkami. Później poskręcam to jeszcze tak, żeby było po prostu to na maksa stabilne. Ta pogoda wczoraj bardzo szybko się popsuła i niestety pokrzyżowała mi moje plany, no i nie byłem w stanie skończyć tutaj tego wnętrza. Ale moi drodzy, chciałem wam ogólnie coś powiedzieć. Mamy w tym momencie połowę grudnia i ja sobie zdałem z tego sprawę, że mnie w Rino w grudniu nie było ponad 5 albo 6 lat. Zazwyczaj w tym czasie, tak wiecie, połowa listopada, pod koniec listopada ja już wylatuję ze Stanów, lecę, wiecie, odwiedzić rodzinę w Polsce, spędzam tam przeważnie miesiąc, czasami ponad miesiąc i potem lecę sobie gdzieś dalej po świecie polatać, po różnych jakichś, wiecie, cieplejszych miejscach i wracam tutaj już na początku wiosny, więc zazwyczaj mnie ta zima omija. I muszę wam powiedzieć, że grudzień jest bardzo, bardzo przyjemny. W zeszłym roku było troszeczkę inaczej, ponieważ tego śniegu padało bardzo dużo, ale w tym roku no to no nie mam na co narzekać tak naprawdę. Pomimo tego, że w nocy jest, wiecie, czasami minus 4, zobaczcie. Teraz jest pewnie jeszcze około 0, może minus 1. To w ciągu dnia, tak około godziny 11, może w południe już zaczyna się robić 12 do 15 stopni na plusie, więc jest bardzo przyjemnie. Ale wczoraj niestety deszcz pokrzyżował mi moje plany tutaj z budową i chciałem wam pokazać to, co zrobiłem z tymi gniazdkami z przodu. Ogrzewanie sobie chodzi, bo trzeba tam troszeczkę w środku wysuszyć. A jeżeli chodzi o to, co zrobiłem, no to wygląda to w ten sposób. Zobaczcie, wszystko jest po prostu zabezpieczone silikonem i możecie zobaczyć, jak tutaj ta woda właśnie wczoraj płynęła. Jowana trzymała 4 ścierki, żeby ta woda nie spływała, bo zaczęło tak intensywnie padać, a ja po prostu wypełniałem to silikonem i przykręcałem tą płytę. Tutaj były te 2 gniazdka, które wam wcześniej pokazywałem. Teraz już wszystko jest po prostu zabezpieczone, ale widzicie, wczoraj jak ten deszcz jeszcze właśnie lał, no to popłynęło trochę tego silikonu, ale podejrzewam, że powinno być w porządku i to, co miało już wyschnąć i zabezpieczyć jakby tą dziurę, no to jest ok. Za chwilę zacznę sobie tutaj wszystko docinać, żeby móc skończyć to łóżko i zacząć budowę kolejnych mebli, ale najpierw to, od czego tak naprawdę powinienem zacząć dzisiejszy film, czyli podziękowanie wam za wszystkie pozytywne wiadomości związane z tym nowym angielskim kanałem. Moi drodzy, jestem niesamowicie szczęśliwy, że ten pomysł tak bardzo wam się spodobał i że te filmy ogólnie wam się bardzo podobają. Są one w troszeczkę innym klimacie, ale dalej mają ten mój styl nagrywania i styl edytowania. Także cieszy mnie to niesamowicie. Dziękuję wam wszystkim za słowa wsparcia tak naprawdę w tym nowym projekcie. I bardzo ważna informacja, ja w poprzednim filmie powiedziałem, że tam nie ma napisów po polsku, ale wiele osób pisało w komentarzach, że w tym momencie YouTube w Polsce tłumaczy automatycznie angielskie filmy. Nie wiem, jak dobre jest to tłumaczenie, ale jeżeli właśnie nie zajrzeliście na ten kanał ze względu na to, że nie ma tam napisów, no to teraz możecie spokojnie oglądać. Są tam napisy, które musicie po prostu sobie włączyć pod filmem, moi drodzy. How's it going? Good. So you gonna turn that heater on or what? It was on. It's warm inside. Okay. That's where I'll be. Okay. Tight. Right.
Przynieś, podaj, pozamiataj. What's your new name? Say it again? Przynieś, podaj, pozamiataj. Shime, podaj, shime, shimaikai. Perfect. Good job. That wasn't right. Yeah, it was perfect. Oh, okay. A tak na serio, dwie dodatkowe ręce do pracy robią różnicę. Jovana, say hi. Siema. Pokażę wam, co zrobiliśmy do tej pory. Podstawowa część ramy jest już skończona. Możecie zobaczyć, jak to wygląda. Będzie chyba jeszcze trzy dodatkowe nogi. Prawdopodobnie tutaj na środku. Tam z przodu, tutaj po środku łóżka i tutaj. Ale najpierw muszę zdecydować o wielkości właśnie szuflad, które będą pod łóżkiem i jak zagospodarować całą tutaj tą przestrzeń, no bo szkoda, żeby to się zmarnowało. Dlatego te nogi na razie nie będą jeszcze montowane. Dopiero jak skończę przykręcać wszystko, bo ta rama nie jest w ogóle jeszcze przykręcona do tych nóg w narożnikach, tylko i wyłącznie tutaj do boku, żeby można było to jakoś ustawić. No, ale tak to wygląda. Bardzo fajnie się to prezentuje, powiem wam, jest to dosyć solidne. Widzicie, teraz niby złapane tylko na cztery śruby, ale w ogóle się nie rusza. Przydarzył się mały fuck up, jak przycinałem tą płytę. Zapomniałem poczekać, aż się tarcza przestanie kręcić i wyciągnąłem piłę i trochę poszarpałem tą płytę, którą teraz montujemy, ale już naprawiłem. Główna część płyty już jest zamontowana. A to, co popsułem, znajduje się tutaj. Wyrwałem trochę taką dziurę z tej strony, ale to nic, bo już wszystko zaszpachlowałem. Doschnie sobie to i dotrę. Teraz mierzymy, żeby nawiercić trochę dziur w tej płycie, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale ogólnie w samochodzie, w vanie bardzo łatwo gromadzi się wilgoć i w momencie, kiedy macie materac, to pod tym materacem potrafi się właśnie gromadzić wilgoć i chcemy tego uniknąć, dlatego nawiercimy trochę dziur tutaj w tej płycie i myślę, że będzie w porządku. Jovana skończyła. Zobaczcie, tyle dziur nawierciła po to, żeby była właśnie wentylacja pod materacem. Ostatnio czegoś takiego nie robiłem, ponieważ łóżko miałem zrobione z desek, więc był przepływ powietrza, a tutaj na takiej, wiecie, płaskiej płycie, no to zaraz by się zbierała woda. Jovana powierciła wszystkie dziury. Ja w tym czasie tutaj pomontowałem wszystko do jednej z szafek, które będą się znajdować właśnie pod łóżkiem. Duża szafka, nie wiem jeszcze, co z nią dokładnie zrobię. Myślałem, żeby tutaj na przykład zrobić szafkę na brudne pranie albo zamrażarkę może wstawić. Nie wiem, jeszcze nie jestem w 100% pewien, ale tak to wygląda. To jest dosłownie przykręcone na cztery śruby w tym momencie. Ale najważniejsze to jest to, czy to łóżko mnie utrzyma. What if it falls? Then we get a new ambulance and build it from scratch. Let's try. I'll go this way. Scoot over. Let's see if this holds up to people. Ooh. It feels sturdy. It does, yeah. Oh, this is gonna be such a big bed. Oh my god. Jovana powoli ogarnia tutaj cały bałagan, który sama zrobiła. A ja wam pokażę, jak to wygląda jeszcze z tej strony, żebyście sobie zobaczyli. Wybaczcie ten cień, ale no, słońce już powoli zachodzi, więc pada pod bardzo ostrym kątem. No ale tak to się prezentuje. Z tym nie jestem jeszcze w 100% pewien, co zrobić. Możliwe, że zrobię tutaj również trzy takie szafki. Jedna będzie tam do końca tej dolnej szafki, a druga będzie właśnie tam, w tamtym końcu. Nie jestem jeszcze w 100% pewien. Taka ciekawostka, nie wiem, czy w Europie już one kursują, ale w Stanach Amazon ma swoje elektryczne samochody. Te samochody są produkowane przez firmę Rivian. Jest to firma, która robi chyba pick-upa elektrycznego i dwa różne SUVy. I teraz zaczęli robić dla Amazonu takie właśnie dostawczaki. Zobaczcie sobie, tak wygląda ten dostawczak z Amazonu. Spoko. W pełni elektryczny. Ciekawe, kiedy ktoś to przerobi na
kampera. Jovana pojechała załatwiać tam jakieś swoje sprawy. Ja powoli kończę to łóżko i ten odcinek robi się już troszeczkę przydługi, dlatego moi drodzy, resztę mebli będziemy budować w kolejnym filmie. Dziękuję Wam jeszcze raz serdecznie za całe Wasze wsparcie na tym kanale i na tamtym kanale. Wszystkie wiadomości, które wysyłaliście do mnie na Instagramie, bardzo dużo to dla mnie znaczy i cieszy mnie również to, że Wam te materiały się bardzo podobają. Także moi drodzy, widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć! Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie. Zanim zaczniemy cokolwiek dzisiaj robić, to musimy podjechać do Home Depot po materiały, ponieważ chcę, żeby mi tam zaczęły wyskakiwać jakieś plamy i żebym musiał to malować kolejne dwa razy, żeby po prostu te plamy poukrywać. Dlatego w tym momencie zależy mi na tym, żeby przygotować to. Tomek, mów po polsku. Jeżeli robiliście kiedykolwiek remont w domu, to wiecie, jakie to jest uciążliwe. Ręce mdleją. No i tak, ja już je ogarnąłem mniej więcej. Teraz wszystko trzeba tutaj w środku. Ja już mniej więcej się izolacją. Tutaj już sobie... No i tak. Na szczęście skończyłem ten... Na szczęście udało skończyć mi się ten... polski język, ja? Na szczęście udało mi się skończyć tą... Kurwa, co? Co ja skończyłem? Muszę przykręcić ten panel w jednym miejscu. Przeskoczyłem jeden... ten wspornik. Połowa listopada już wyjeżdżam z Reno, jadę wiecie. Now I'm dirty enough to earn some food? Yeah, yeah. Okay. You can eat the bits, you know? Okay. The little wooden donuts. Can I have some milk at least? Przynieś, podaj, pozamiataj. What? It's the name for a person like you. What does that mean? Przynieś, podaj, pozamiataj? Yeah. Bring it, give it to me, clean up, pretty much. It's a construction helper, you know? Like.